Ta cieszyńska barburka rozpoczęła się prologiem na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, ale ta najważniejsza część właśnie tej imprezy będzie miała miejsce w sobotę 16 listopada. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla fanów motoryzacji, ale również dla mieszkańców całego powiatu cieszyńskiego. W tym roku kontynuujemy to, co było naszym największym zeszłorocznym sukcesem, czyli wieczorny widowiskowy prolog w centrum Cieszyna. No właśnie, w centrum Cieszyna jesteśmy na Wzgórzu Zamkowym. W zeszłym roku po raz pierwszy tutaj na Wzgórzu Zamkowym, bo zawsze to było na rynku, prawda? Zgadza się. Do poprzedniego roku start i meta tradycyjnie były na rynku w Cieszynie. W zeszłym roku dzięki współpracy z władzami miasta i różnymi instytucjami po raz pierwszy przeprowadziliśmy prolog. Ten prolog tutaj na Wzgórzu Zamkowym się sprawdził? Jak najbardziej. Myślę, że to była doskonała promocja dla miasta, a teraz mała dygresja. Na prawym fotelu jest Maciej Wisławski, człowiek legenda polskich rajdów. Także w samochodzie klasy R5, więc jest to, konferencjer za chwilę to potwierdzi, jest to pierwszy samochód klasy R5 jako samochód funkcyjny w Polsce. Także jest to dodatkowa nobilitacja dla naszego rajdu. Również runda Kopernika. Podnosi z pewnością rangę całego tego wydarzenia. Oczywiście, sama obecność Maćka Wisławskiego jest to dla nas duża nobilitacja. Jest też Kajetan Kajetanowi. Tak, potwierdzam, pojawił się u nas, będzie w strefie. Dzisiaj będziemy mieć prezentację tych wszystkich załóg, ekip. Ile ich jest? Po końcowych odbiorach mamy niecałą 60 uczestników Mistrzostw Śląska. Łukasz Sitek. I 40 załóg formuły Super KJS. Jak to jutro będzie wyglądać, bo jutro jest ta najważniejsza część? Tak, dzisiejszy prolog jest tylko dla kibiców. Po to, żeby pokazać piękno rajdu, pokazać piękno Cieszyna, pokazać piękno Wzgórza Zamkowego, które jest bardzo ładne. Natomiast prawdziwa rywalizacja sportowa zaczyna się jutro. Przygotowaliśmy dwa odcinki specjalne, które zawodnicy będą przejeżdżać trzy razy. Pierwszy odcinek jest w gminie Skoczów, nazywa się Wag Expert, zaczyna się w Pierścu, kończy w Ciczycach. Drugi odcinek, czyli klasyczny odcinek Barborki Cieszyńskiej, nazywa się odcinek Radex. Zaczynamy w Lesznej Górnej, podjeżdżamy pod Budzin i zjeżdżamy ostrym spadaniem w stronę Cisownicy. Między przejazdami strefa serwisowa w Ustroniu, pod Czantorium i na parkingu pod Kluźnią. Meta około godziny 17 na Cieszyńskim Rynku. Tak, pierwszy planowany zawodnik o godzinie 17.10 powinien pokazać się na rampie w Cieszynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.